Rozdział piętnasty. E, nie rozumiem. Stwierdziłem lekko zdezorientowanym tonem i spojrzałem bezradnie na różczkę. Ja zauważyłem tylko, że to, co powiedziała nasza urocza pani Kasia, nie do końca jest zgodne z prawdą. Oświadczył Melchior Sitter. A dlaczego? Zapytała różczka. Dlatego, że jestem po rozmowie z głównikiem. On chce widzieć w Londynie zarówno pana Piotra. Jak i szanowną panią Kasię. Z tego co opowiadał, to sytuacja mocno się zagęściła. Już na początku rozmów zakon postawił niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć, zaporowe warunki. A potem, zamiast zgodnie z regułami negocjacji dążyć do konsensusu, patrycjusz przy każdej kolejnej sesji zwiększał żądania. A z drugiej strony, nasz priorytet polega przecież na dogadaniu się. Po to Golnuk i jego doradcy pojechali do Londynu. Chcą się dogadać. Może nie za wszelką cenę, ale na pewno za cenę sporych ustępstw. A tajemnice Deinokratesa czekają? Tajemnice Deinokratesa? Zapytałem. Nie teraz, nie teraz, powiedział Sitter. O tym opowie panu Golnuk, jeśli uzna za stosowne. Czyli negocjacje stanęły w martwym punkcie? Zapytała Kasia. Nie. Tak nie można powiedzieć. Ale zakon jak zwykle gra niezbyt czysto. Coś kombinują. To włamanie do antykwariatu. To był tylko jeden z elementów szerokiej akcji naciskowej, którą podjęli. Kasia westchnęła, a na jej czole pojawiła się głęboka bruzda. Jeśli ci z zakonu nas przekręcą, to będziemy cienko piszczeć. Bardzo cienko, stwierdziła. Więcej optymizmu, droga damo. Powiedział Sitter z lekkim uśmiechem: Wszystko będzie dobrze, trzeba w to wierzyć. Jeśli chodzi o informacje ode mnie, to na razie wszystko. Musicie uzbroić się w cierpliwość. Ja idę teraz z powrotem do swojego elektronicznego królestwa, a wy, nie przez pana noc za wami, musicie zregenerować siły. Proponuję, żebyście zdrzemnęli się trochę. Pani Kasia, tu na kanapie w salonie, a pan. Panie Piotrze, proszę za mną. Wyszliśmy do przedpokoju z sosnową, lakierowaną błazerią. Mam tu taki pokoik, biblioteczkę, powiedział Sitter. Pomieszczenie nie ma okna, ale wentylacja działa bez zarzutu. Będzie się panu dobrze spało. Obudziłem się kilka minut po siedemnastej. Głośno ziewnąłem, przeciągnąłem się, a następnie poszedłem do salonu. Kasia już nie spała. Rozmawiała z Sitterem. Niespokojnie jest również w internecie, usłyszałem jego podenerwowany głos, kiedy naciskałem klamkę, aby wejść do pokoju. Nasze programy szpiegujące dostarczyły informacji, że załogi śmigłowców należących do ludzi powiązanych z zakonem oraz do firm kontrolowanych przez Patrycjusza są otrana w stanie podwyższonej gotowości. Witam, powiedziałem. Chyba naprawdę byłem zmęczony. Nic się nie przejmuj. Ja też dopiero co wstałam, powiedziała różdżka. Mówię właśnie, że dzieje się coś podejrzanego, stwierdził Sitter. Na wszelki wypadek doprowadziłem do czasowego wstrzymania lotów cywilnych śmigłowców na terenie całego kraju. Nie wiem, czy to w jakimś stopniu przeszkodzi zakonowi, ale z pewnością mu nie pomoże. Zakaz lotów zdziwiłem się. Musi pan mieć bardzo wysoko postawionych znajomych. Na ten temat to. Cichosza, jak śpiewa Grzegorz tumał. W każdym razie wiele sznurków trzeba było pociągnąć. Zakaz jest pełny. Nie obowiązuje tylko śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Dobrze, tyle o mojej podstępnej działalności. Niech pan teraz coś zje. Za kilka godzin ruszacie z powrotem do Gdańska, a potem samolotem do Londynu. Znowu szaleńcza jazda, zapytałem patrząc na kasię. Nie, tym razem nie, powiedziała różdżka. Przyleci po nas wiatrakowiec. No, jak to? Przecież podobno obowiązuje zakaz, stwierdziłem zdziwionym tonem. Ale ja nie powiedziałam śmigłowiec, tylko wiatrakowiec, stwierdziła ze śmiechem Kasia. A jest jakaś różnica? Zapytałem. Powiedziałbym, że zasadnicza włączył się do wymiany zdań Schitter. Wprawdzie wiatrakowce, zwane też autorzyrami. Podobnie jak śmigłowce, utrzymują się w powietrzu dzięki ruchomemu, obracającemu się wirnikowi, ale w przeciwieństwie do helikopterów, wirniki te nie są napędzane silnikiem, a jedynie siłami aerodynamicznymi. W powietrzu utrzymuje je zatem zjawisko zwane autorotacją. A cóż to takiego zdziwiłem się. Widział pan kiedyś opadające nasiona klonu? To jest właśnie autorotacja. Wirnik umieszczony nad kabiną wiatrakowca dostarcza mu siły nośnej, natomiast do przodu popycha go lub ciągnie śmigło napędzane przez silnik. Autożyra w sposób korzystny odróżniają się od helikopterów prostotą konstrukcji, mniejszą wagą oraz ceną. Są również łatwiejsze do pilotowania i zdecydowanie bardziej bezpieczne. Jedyną wadą jest to, że wiatrakowce nie mogą lądować pionowo, tak jak ich śmigłowcowi kuzyni. Jednak droga startu i lądowania autorzyra jest tak krótka. Wiatrakowiec A-02M, które po Was przyleci, potrzebuje na przykład do obu tych manewrów nie więcej niż 30 metrów. Łąki w pobliżu miasta doskonale nadają się do tego celu. Na lotnisku w Gdańsku rębiechowie wiatrakowiec, pilotowany przez małomównego, wręcz mrukliwego młodego człowieka, wylądował punktualnie o 20.00. Chwilę później wspólnie z Kasią mogliśmy podziwiać niecodzienny widok. Na pas startowy zaczął kołować olbrzymi samolot, pomalowany na błękitny kolor Boeing C-17 Globemaster 2 R. Ciężki, odrzutowy górnoopłat o przeznaczeniu transportowym robił piorunujące wrażenie. Maszyna ustawiła się z powolnym dostojeństwem na pasie i czekała na komunikat z wieży, zezwalający pilotom na start. Cztery dwuprzepływowe silniki turbowentylatorowe, zamontowane na pylonach pod skrzydłami, pracowały jeszcze w miarę cicho, ale już wkrótce miały zaryczeć pełną mocą. Samolot wyglądał na jakąś cywilną wersję, chociaż nigdy nie słyszałem aby boheink uruchomił tego rodzaju produkcję. Wiem, że były nawet zaawansowane prace projektowe, ale wydawało mi się zawsze, że tylko na nich się skończyło. Globymaster stojący na pasie gdańskiego lotniska nie miał wyraźnych oznaczeń, ale nie wyglądał na wersję wojskową. O jego cywilnym przeznaczeniu świadczył błękit poszycia eksponowany przez światła lotniska oraz kabina pilotów. Nie była bowiem opancerzona kewlarowymi oraz ceramicznymi płytami zapewniającymi ochronę przed bronią małokalibrową. Z drugiej strony maszyna operowała w Polsce i żadne podstępne ostrzelanie jej nie groziło. A z tego co wiedziałem, opancerzenie mogło być demontowane przed lotami niewymagającymi ochrony. Silniki samolotu ryknęły i C-17 Globemaster zaczął sunąć coraz szybciej po pasie startowym. Błękitna maszyna oderwała się od pasa po przebyciu niewielkiego dystansu jak przystało na samolot o właściwościach skróconego startu i lądowania potężny transportowiec powiedziałem z zachwytem. A gdybyś zobaczyła jego wnętrze, gigant. Kiedyś podczas wspólnych ćwiczeń z Amerykanami miałem okazję skakać na spadochronie z C-17. To było nad Karaibami. Coś nieprawdopodobnego. Kasia milczała, wpatrując się w malejącą z każdą chwilą sylwetkę odlatującego samolotu. W pewnym momencie westchnęła i powiedziała: Ten samolot nazywają Blue Monster. Należy do zakonu światła. To ich latająca baza. Na pokładzie jest kilka laboratoriów, kabiny mieszkalne, magazyny. Ten Boheimk pojawia się zawsze w tych miejscach świata, w których ludzie Patrycjusza wykonują jakieś ważne misje. Ciekawe, dlaczego skierowano go tutaj i to właśnie teraz, zapytałem wyrocznie o jutrzejszy dzień. Odpowiedź była niestety niepokojąca. Sytuacja już dawno wymknęła się spod Twojej kontroli. A jest to proces podobny do staczania się lawiny. Musisz przejrzeć na oczy i trzeźwo ocenić otaczającą cię rzeczywistość oraz fakty, o których być może nie chciałeś słyszeć. Poznawanie prawdy jest procesem wyzwolenia. Nie uciekaj przed nim. Posłuchaj rady kogoś, kto potrafi ocenić sytuację. Skorzystaj z pomocy kogoś, kto chce ci jej udzielić. Nasza podróż do Londynu miała odbyć się na pokładzie niewielkiego odrzutowca Embraer Legacy 60. Zgodnie z poleceniem, Sitera czekaliśmy na pilota przed budynkiem dworca lotniczego. Spóźniał się. Miał pojawić się o 23.00, tymczasem jeszcze kwadrans później nikogo nie było. W pewnym momencie. Kiedy do północy zostało już tylko 35 minut, podeszła do nas niewysoka blondynka o twarzy dziecięcej gwiazdy kina z lat 30. XX wieku, Shirley Tempie. Byli Państwo w Sankt Petersburgu? zapytała po angielsku. Niestety. Ale Leningrad znam całkiem nieźle, odpowiedziałem w tym samym języku. Niestety. Nie latam wehikułem czasu, zakończyło nowe wcielenie Shirley Tempie. Okej. Okay. Hasło się zgadza. Nazywam się Linda Kampusz i zapraszam do samolotu. Byliśmy jedynymi pasażerami ekskluzywnie wyposażonego odrzutowca biznesowego. Natomiast blondynka była jego jedynym pilotem. Mówiąc szczerze, czułbym się bezpieczniej, gdyby pilotów było dwóch, powiedziałem szeptem do różdżki, kiedy zajęliśmy miejsca w luksusowych fotelach usytuowanych w środkowej części kadłuba przy szerokim stole. Dlaczego? zdziwiła się Kasia. Nadmiar wyobraźni, stwierdziłem. Nie mogę przestać myśleć o tym, co by się stało, gdyby na przykład nasza wspaniała miss z pilotażu nagle ciężko się rozchorowała i straciła przytomność. Umiałabyś poprowadzić taką maszynę wśród chmur, a wylądować? Bo ja niestety nie. Ja także nie kończyłam kursu pilotażu, oświadczyła Różczka. No, to mielibyśmy problem. W takim razie trzymajmy kciuki za zdrowie i dobre samopoczucie pani Lindy Kampusz, stwierdziła Kasia. Samolot wystartował bardzo sprawnie i szybko nabrał wysokości. Lot nie potrwa długo, powiedziała Linda Kampusz przez głośnik umieszczony nad drzwiami do kabiny pilotów. Na lotnisku hetch w Londynie powinniśmy być o godzinie pierwszej czasu miejscowego. Życzę spokojnego lotu. Mogą się państwo na przykład zdrzemnąć. Głos ma całkiem dziarski, szepnęła różdżka. Może nie zdąży się rozchorować. Spojrzałem na nią badawczo, a ona zaczęła się śmiać jak szalona. Co cię tak bawi? zapytałem. Uświadomiłam sobie po prostu, że nic nie jest w stanie tak nas nastraszyć, jak nasza własna wyobraźnia, powiedziała. Mniej więcej po godzinie lotu Embraerem, rozcinającym niebo nad uśpioną Europą, zaczęło solidnie rzucać. Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku, zapewnił głośnik słodkim głosem Lindy Kampusz. To tylko niewielkie turbulencje, ale w małym samolocie są niestety bardziej odczuwalne. Mam nadzieję, że mój żołądek to wytrzyma, powiedziała Kasia. Czy to możliwe? Takiego demona prędkości jak ty przerażają, cytuję, niewielkie turbulencje? zapytałem ze śmiechem. Bardzo śmieszne. Bardzo oświadczyła lekko obrażonym tonem różdżka. Kilka minut później usłyszałem głuche dudnienie w tylnej części samolotu, gdzie znajdowała się toaleta. Chciałem wstać, aby sprawdzić, co się dzieje, ale dokładnie w tym samym momencie z WC wyszedł zamaskowany osobnik w czarnej kominiarce na głowie. Ubrany był w ciemnoszary kombinezon noszony często przez personel naziemny na lotniskach. Spod elastycznego materiału balaclawy 7 wystawały długie włosy w kolorze blond. Kolejna dziewczyna. Przemoc i użycie broni strasznie się ostatnio sfeminizowały. Pomyślałem patrząc na niewielki pistolet, zapewne PSM, w lewej dłoni napastniczki. Kasia, która siedziała tyłem, nie zauważyła początkowo niczego podejrzanego. Świetnie. Mamy dalszy ciąg przygód. Powiedziałem i dłonią pokazałem różdżce intruza. Kasia odwróciła głowę, a wówczas zamaskowana dziewczyna przyłożyła palec wskazujący prawej dłoni do tego miejsca kominiarki, w którym znajdowały się zapewne jej usta. Wyglądała jak święta Anna na jednym z fresków z Faras. W dzieciństwie zbierałem znaczki i miałem serię z tymi właśnie starożytnymi dziełami sztuki odkopanymi przez polską ekspedycję kierowaną przez profesora Kazimierza Michałowskiego w latach 60. XX wieku. W geście zamaskowanej nieznajomej było tyle dramatyzmu, że straciłem pewność, co należy zrobić. Tymczasem, kobieta z siedem, ta angielska nazwa kominiarki, pochodzi od nazwy miasta leżącego w pobliżu Sewastopola na Krymie. Podczas wojny krymskiej 1853-1856 kominiarki były używane przez brytyjskich żołnierzy jako ochrona twarzy przed zimnem. Pistoletem zaczęła gwałtownie gestykulować. Najpierw wskazała kilka razy na burty samolotu, a potem na całe wnętrze. Po chwili dotknęła uszu. Podsłuch! zapytałem bezgłośnie, starannie układając usta przy każdej głosce. Nieznajoma pokiwała głową. Podniosłem dwie otwarte dłonie w geście pokoju, a następnie wykonałem lewą ręką taki gest, jakbym zdejmował powoli kominiarkę. Kobieta uderzyła się otwartą dłonią w przesłonięte materiałem czoło i błyskawicznym, zdecydowanym ruchem ściągnęła czarną maskę. Miała niezbyt sympatyczne, ale za to niezwykle inteligentne rysy twarzy. Schowała pistolet do kieszeni i podeszła do stolika. Popatrzyła na nas uważnie, a potem sięgnęła po cukiernicę stojącą na blacie blisko burty samolotu. Zdjęła wieczko, rozsypała przed nami białe, drobne kryształki i zaczęła pisać palcem angielskie słowa, zostaliście porwani. Odpisałem stawiając trzy znaki zapytania. Nazywam się Linda Kampusz. Ta kobieta za sterami to człowiek zakonu. Dlaczego mamy ci wierzyć? Bo sytuacja jest podbramkowa, odpisała Linda. Kasia rozgarnęła dłonią napis dziewczyny i nabazgrała palcem pytanie: Skąd znała hasło? Dostałam silny narkotyk. Dowody? Cień dowodu, że to prawda, napisałem. Kobieta uśmiechnęła się triumfalnie, a następnie podniosła prawą dłoń w uspokajającym geście. Potem odsunęła zamek szarego kombinezonu. Pod którym nosiła zieloną, flanelową koszulę i wyciągnęła z jej wewnętrznej kieszeni licencję pilota wydaną w Stanach Zjednoczonych przez Departament Transportu Federalnej Administracji Lotnictwa. Na niewielkim dokumencie była zarówno fotografia, jak i imię oraz nazwisko. Wszystko się zgadzało. OK. Idę tam, napisałem na cukrowym nośniku informacji, a następnie wskazałem drzwi do kabiny pilotów. Uwaga! Ona jest. Kobieta w szarym kombinezonie zawahała się przez chwilę. Spojrzałem pytająco i wtedy dopisała słowo, killer. Uśmiechnąłem się. Ja również. Na baz grałem na cukrze i ruszyłem do kabiny. Kobieta chwyciła mnie za ramię i chciała wręczyć pistolet. Podziękowałem zdecydowanym gestem dłoni. Przypadkowe użycie broni palnej w małym samolocie mogło przynieść opłakane skutki. Fałszywa Linda Campusz była tak zaskoczona, że dało mi to początkowo dużą przewagę, szczególnie, że kobieta była niewysoka. Dosłownie wyrwałem ją z fotela pilota, a następnie rzuciłem na ścianę przepierzenia. Niestety, moja szybka akcja udowodniła, że sprawność w sztuce walki to stanowczo zbyt mało, jeśli walczy się z inteligentnym, groźnym przeciwnikiem. Trzeba jeszcze myśleć: samolot nie leciał na autopilocie. A potracony wolant sprawił, że maszyna zaczęła pod łagodnym kątem pikować w dół. W dodatku dało to dużą przewagę fałszywej lindzie kampusz, która odzyskała inicjatywę i natarła na mnie niczym maszyna do zadawania śmiertelnych ciosów. Pojęcia nie mam, skąd w tak drobnej i niepozornej osobie brało się aż tyle morderczej siły. Moja przeciwniczka potrafiła walczyć i po przewadze, jaką dało mi zaskoczenie, nie było już śladu. Ciosy, które zadawała porywaczka, należały do tych najbardziej wrednych. Gdyby któryś z nich trafił w cel, to nie wiadomo, jak dalej potoczyłaby się walka. Na szczęście, sztukę uników opanowaną miałem nieźle. Problem był natomiast z atakiem. Moje ciosy, jak to się mówi, nie wchodziły. Samolot pikował w dół i nie było czasu na uprawianie sztuki walki. Trzeba było zadziałać skutecznie. Okazało się, że brutalna siła czasami jednak się przydaje. Niestety, wbrew temu, czego uczą na wielu kursach, twarde mięśnie są równie ważne, jak umiejętności precyzyjnego zadawania ciosów. Z dwóch przeciwników o podobnych umiejętnościach wygrywa najczęściej ten, który jest po prostu silniejszy, chyba że wcześniej zagapi się albo przestanie myśleć. Użyłem zatem brutalnej siły i kilerka już po chwili leżała na podłodze bez świadomości. Ja miałem natomiast solidnie stłuczony lewy bark, gdyż podczas mojego desperackiego ataku jeden z ciosów fałszywej kampusz trafił bardzo precyzyjnie i na chwilę pozbawił mnie czucia w ręce. Kobieta w szarym kombinezonie wbiegła chwiejnym krokiem do kabiny, siadła za sterami, a potem stoczyła z wolantem równie ciężką walkę jak ja z porywaczką. Na szczęście dla nas wszystkich ona również zwyciężyła. Naszą uroczą, ale niebezpieczną kopierz i tempie związałem starannie kablem, który otrzymałem od Lindy Campus. Sprawdzałem węzły po kilka razy, zanim uznałem, że miss Skiller nie da już rady zaatakować. A teraz niech nam pani wyjaśni, jak doszło do tej podmiany, powiedziałem. Dobrze, ale najpierw ustalę nowy kurs. I muszę jeszcze trochę pogadać z ziemią. Trzeba odkręcić wcześniejsze ustalenia. Z tego, co wywnioskowałam ze wstępnej wymiany zdań. Wszystko wskazuje na to, że lecieliśmy na Krym. Gdzieś tam znajduje się podobno jeden z dużych ośrodków zakonu, powiedziała Kasia. Proszę więc wybaczyć. Najpierw uporządkuję ten bałagan, który zostawiła pani przebieraniec, a potem jestem do dyspozycji, powiedziała Linda Kampusz. A-a. Oczywiście w Londynie będziemy dużo później, niż to było planowane. Miss Killer nie była zbyt rozmowna. W odpowiedzi na moje pytania bluznęła kilka razy finezyjnie, odmieniając popularne w języku angielskim brzydkie słowo na f, a potem siedziała w milczeniu, kompletnie ignorując to, co do niej mówiłem. Kiedy szłam na spotkanie z wami, zostałam napadnięta na płycie lotniska mówiła Linda Kampusz, siedząc za sterami. Chyba dostałam paralizatorem. Kiedy już się ocknęłam, ta dama, która przejęła później moją rolę, stała nade mną ze strzykawką w dłoni. Byliśmy zamknięci, jak się później okazało, w naczepie ciężarówki. Nie wiem, co to był za narkotyk, ale wyśpiewałam jej wszystko o co poprosiła. Później zostawiła mnie samą i poszła na spotkanie z wami. Nie martwiła się moją osobą, bo kilka minut po sesji szczerości poczułam wielką senność. Widocznie to normalne działanie tego świństwa, które mi wstrzyknęła. A jednak popełniła błąd. Widocznie liczyła, że pośpię w tej ciężarówce do rana. Tymczasem ja ocknęłam się dosyć szybko. Na moim zegarku była wówczas 23.20. trzecia Zastanawiałam się, czy mam wszczynać alarm, ale doszłam do wniosku że mogę tylko narobić wam kłopotów. Dlatego przemknęłam się i ukryłam w samolocie, którym po was przyleciałam. A kominiarka, zapytała Kasia, dlaczego miała pani kominiarkę na głowie? Przez zapomnienie. Ona należała do niej. Linda pokazała kciukiem skierowanym do tyłu na skrępowaną kobietę siedzącą w rogu kokpitu. Dzięki zakrytej twarzy łatwiej poruszać się w ciemnościach. Jasna twarz rzuca się w oczy, a w kominiarce. Już nie. Dzięki temu tak łatwo mogła mnie zaatakować. Kiedy poszła po was, zostawiła kominiarkę w samochodzie, a ja doszłam do wniosku, że łatwiej będzie mi przemknąć do samolotu, nie zwracając uwagi ochrony. A później, później z emocji zapomniałam ją po prostu zdjąć. To proszę jeszcze wyjaśnić, dlaczego nasza oszustka dokładnie pani nie obszukała i dlaczego nie zabrała pistoletu, zapytała Kasia. Obszukała, obszukała. I to niezwykle dokładnie. Zabrała mi przecież kody oraz karty uruchamiające komputer pokładowy oraz transponder. Ale na szczęście nie wychodziłam z pukawką na płytę lotniska. Pistolet miałam schowany w jednej z samolotowych skrytek. I dlatego ta... Ta głupia jędza nic nie znalazła. Samolot dotknął kołami pasa o godzinie drugiej dwanaście. Niecała dziesięć minut później Jembra RLGC-60 przestał kołować i silniki zamilkły z cichym, jakby nieco żałosnym jękiem. Zanim jeszcze zostały opuszczone schodki, do samolotu podjechały dwa samochody Vauxhall, będące w Wielkiej Brytanii odpowiednikami Opla Insignia. Sobu wysiadło po dwóch dobrze zbudowanych mężczyzn w ciemnych, niezbyt obcisłych garniturach. Ci z pierwszego samochodu weszli na pokład samolotu i zabrali ze sobą fałszywą Lindę Kampusz. Wynieśli ją sprawnie z Embraera, a następnie posadzili na tylnej kanapie auta. Jeden z nich usiadł obok, drugi za kierownicą i ruszyli w stronę bramy lotniska. Mężczyźni z drugiego samochodu czekali, aż wysiądziemy z samolotu. Wówczas jeden z nich podszedł do nas i powiedział, dobry wieczór. Pan Albert Golnuk oczekuje na państwa. Proszę przyjąć serdeczne przeprosiny za ten incydent na pokładzie. Ale to co wyrabia ostatnio zakon, są jak stado rozwścieczonych szerszeni. Trzeba uważać na każdym kroku. A co będzie z naszą porywaczką, zapytałem. Proszę się nie martwić. Nic złego się jej nie stanie. Ale karę poniesie, odpowiedział mężczyzna. I myślę, że będzie ona bardziej dotkliwa niż ta, którą może zaoferować rząd jej królewskiej mości w swoich komfortowych pensjonatach, zwanych dla niepoznaki więzieniami. To znaczy, to znaczy, co z nią zrobicie, nie ustępowałem. Mężczyzna skrzywił się lekko i powiedział, ja osobiście nigdy bym tak nie działał. Ja uznaję tylko solidne i ciężkie kary. Ale zarząd fundacji ma swoje priorytety. Transportujemy takiego delikwenta kilkanaście tysięcy kilometrów stąd i puszczamy wolno. Słucham, zapytałem z niedowierzaniem. Mężczyzna zaśmiał się głośno. Z tym, że wypuszczamy kogoś takiego i obdarzamy wolnością na jednej z maleńkich bezludnych wysepek Oceanu Spokojnego. Dostaje od nas zapas jedzenia na miesiąc oraz kilka prostych narzędzi i trochę podstawowych lekarstw. A potem musi już sobie radzić sam. Wracamy po roku, dwóch latach. To zależy, jak niebezpieczny był nasz delikwent. Tylko raz zdarzyło się, że nie zastaliśmy takiego Robinsona na miejscu. Do dzisiaj nie wiemy, czy udało mu się wypatrzyć jakiś statek lub jacht, czy może miał. No cóż. Wypadek? Widzę, że Fundacja Almagra potrafi radzić sobie z przeciwnikami, powiedziałem. Nie ukrywam, że tak. Pewnie organizacje obrony praw człowieka i inne szlachetne gremia potępiłyby nas w czambuł, że ograniczamy wolność jednostki bez procesu, bez wyroku, bez obrońcy. Ale na szczęście Amnesty International nie ma pojęcia o naszych działaniach, a poszkodowani. No nie sądzę, aby zwracali się gdziekolwiek z jakimikolwiek skargami. Z lotniska przemknęliśmy przez uśpiony, nocny Londyn do pobliskiej dzielnicy Holmes Love. A tam na ulicy Street Stephenesa samochód zaparkował na podjaździe jednego z domów. Mężczyźni wprowadzili nas do dwukondygnacyjnego holu, poprosili... Abyśmy chwileczkę zaczekali, a następnie wbiegli po wyściełanych dywanem schodach na piętro i zniknęli w jednym z pomieszczeń. Niecałą minutę później te same drzwi otworzyły się i zobaczyliśmy Alberta Golnuka. Nareszcie! Nareszcie! krzyknął. Wiem już wszystko. Wiem. Wchodźcie na górę. Nie możemy zmarnować ani chwili.